Ubolewam nad tym. Naprawdę, jako obywatel mieszkanie z Grudziądza jestem zażenowany. Reprezentuję wnioskodawców inicjatywy uchwałodawczej projektu obywatelskiego dotyczącego rozwiązania Straży Miejskiej w Grudziądzu, złożonego wraz z projektem uchwały, jak i uzasadnienie wniosku przez 241 obywateli Grudziądza w dniu 23 maja 2015 roku. Tu na marginesie, panie radny Kopkowski, to nie było cztery karty, niech pan się matematyki uczy, a pan tu nie uprawia polityki. 241 podpisów, to było 25 kart po 10 podpisów. To tak, dla przypomnienia. Zanim przedstawię w imieniu wnioskodawców uzasadnienie, chciałbym wrócić do stycznia 2014 roku, gdy złożono także projekt dotyczący rozwiązania Straży Miejskiej w Grudziądzu. Pod projektem podpisali skierowania projektu pod obrady Rady Miejskiej, uzasadnił, że brak jest prawidłowo zebranych 5000 podpisów. Rzeczywiście po weryfikacji, której żeśmy jako organizatorzy i wnioskodawcy nie uczestniczyli na żadnym etapie tej weryfikacji, nikt z nami nie rozmawiał, zweryfikowano pozytywnie 3756 osób. Grony podpisów były to podpisy osób, które mieszkają poza Grudziądzem, Brakaczu, Michalu i tak dalej. Swoje funkcje życiowe, to znaczy pracę, inne czynności spełniają w Grudziądzu, na co dzień mają do czynienia ze strażnikami, z ich niekompetencją. Również powodem tego, że to nie stanęło na Radzie Miejskiej, były potężne w cudzysłowie uchybienia, proszę Państwa, dotyczące techniki prawodawczej, ponieważ my, biedni ludzie, nie musimy tego znać, ale żeśmy napisali, zamiast Rady Miejskiej, Rady Miasta. Żeśmy napisali zamiast rozwiązania likwidacja. I to były również przyczyny, które zadecydowały, że to nie weszło na obrady Rady Miejskiej. A zgodnie z techniką prawodawczą, to nie obywatele muszą znać, jak to napisać. Od tego są urzędnicy, od tego jest Urząd Miasta. I skończyło to się tym, że napisano nam przewodniczący Rady. Wyżej przedstawione okoliczności stanowią brak możliwości skierowania tego projektu pod obrady Rady Miejskiej Grudziądza. Czyli te okoliczności, o których przed chwilą mówimy. Likwidacja, rozwiązanie miejskie, miasta itd., itd. Pan Malinowski krótko po tym publicznie określił tę inicjatywę. Cytat. Ta inicjatywa była żenująca. Taka padła wypowiedź osoby nieuprawnionej w tym momencie do oceniania tej inicjatywy, tym bardziej prezydenta miasta. Stronami w postępowaniu była grupa mieszkańców i osoby ich reprezentujące i przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza. Nie pan Malinowski. Tutaj pokazał się jako funkcjonariusz partii zwanej Obywatelstwo. Zapomniał o tym, że jest prezydentem. 5663 podpisy i wypowiedź. Ta inicjatywa była żenująca. Dalej, wypowiadanie tego rodzaju sformułowań jest naruszeniem konstytucyjnego prawa do zachowania godności obywateli. Ja bym bardzo prosił, żeby pan się skoncentrował na inicjatywie. Zaraz, tak. Bardzo będę zobowiązany. Ja, niezależnie, że pan się wypowiada, ja na tą sesję pan... Radny Kowarowski dowiedział się, że tematem tego posiedzenia, o temacie tego posiedzenia od dziennikarza Gazety Pomorskiej. Pan radny Wiśniewski materiały otrzymał pół godziny przed tym posiedzeniem. To posiedzenie dotyczyło nie tylko spraw rozwiązania Straży Miejskiej, ale również istotnych spraw dotyczących szpitala. Także dla mnie jako obywatela i wielu osób to było naprawdę żenujące. Jak my możemy dyskutować o rozwiązaniu straży, jeśli przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Kowarowski dowiaduje się od przedstawiciela prasy w południe. Pozostali radni, z tego co widziałem, nie mają kompletnych dokumentów, które żeśmy przedstawili, gdzie na zdjęciach przedstawiliśmy przypadki łamania prawa, niekompetencji strażników. Ale przechodzę tutaj zgodnie z prośbą pana przewodniczącego do uzasadnienia. Więc proszę państwa, już krótko. Jest to formacja, zdaniem ludzi, którzy się pod tym podpisali, zdaniem po prostu mieszkańców tego miasta, które to jeszcze raz powtórzę, 5600 plus 241 podpisów, prawie 6000. Jest to formacja, która zagubiła pierwotnie postawiony jej cel. Coraz rzadziej się włącza do pomocy w rozwiązywaniu spraw i problemów lokalnych społeczności, jak z zakresu porządku publicznego, zakłócanie ciszy nocnej, ekologia, subkultury, huliganerstwo i tak dalej.
coraz bardziej na rzecz spraw zakresu bezpieczeństwa publicznego, czyli tych, które ustawowo powinna realizować i realizuje policja. Coraz bardziej Straż Miejska staje się jakąś formacją do pozyskiwania środków finansowych od obywateli, a nie działa na jego rzecz. Dlaczego może tak? Proszę Państwa, rok 2012 w budżecie Urzędu Miasta założono wpływy z tytułu mandatu w Rzymie w wysokości 1 000 000 zł. Plan dla Straży Miejskiej. W roku 2014 była to kwota 1 250 000. W roku 2015 jest to kwota 1 550 000 zł. Proste wyliczenie wskazuje, że w ciągu 2 lat ten procent do wyrobienia przez strażników wzrósł o 55%. Czyż to nie świadczy o presyjności tej Straży Miejskiej, czy jej głównym zadaniem nie są postawione jej zadania? Plany nie uczono są po to, żeby je realizować. Od realizacji planu należy ocena szefa, należy ocena pracowników, ewentualne awanse i tak dalej. Tłumaczenie przez pana komendanta, że to jest tylko plan, dla mnie jest niezrozumiałe. 55%. Dalej może, tak? Będę mówił faktami. Proszę Państwa, Straż Miejska w Grudziądzu na skutek swoich niekompetencji przegrywa coraz więcej spraw sądowych. W tym roku, a mamy już czerwiec, przegrała 2 sprawy przed sądem w Grudziądzu. To jest również podstawa do tego, że jest niekompetentna. Przegrywa sprawy w sądzie. Na pewno będą inne. Na skutek czego? Dla mnie i dla wnioskodawców jest to zrozumiałe. Braku kwalifikacji. Braku kwalifikacji. Proszę Państwa, z tych miliona, teraz przejdę może jednak o kosztach mówię, systematycznie rosną koszty z tytułu utrzymania Straży Miejskiej. W poprzednim roku to było 2 900 000, w tym roku jest to 3 100 000 zł. Z czego około 90% to są wynagrodzenia i płace, czyli 2 860 000 zł. Liczba strażników systematycznie rośnie z roku na rok. Niedawno, wszyscy o tym wiemy, było to około 50 osób, później 60. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej podaje, że na koniec roku 2014 to było 68 etatów. W tej chwili mamy czerwiec, mamy już 72 etaty. W miesiącu maju zakończono postępowanie, przyjęto następnych 4 aplikantów. Za nasze społeczne pieniądze, czyli są to już 72 osoby. Straż Miejska jest strasznie zbiurokratyzowana. Schemat organizacyjny, załącznik do Straży Miejskiej, jak Państwo go oglądniecie, ja go tutaj przedstawiam, nie będę pokazywał, jest bardzo rozbudowany. Straż Miejska, twierdzimy to i uzasadniamy, że strażnicy nie są strażnikami, są urzędnikami. Straż Miejska działa w strukturze Urzędu Miasta w formie 2 wydziałów. W ramach tych 2 wydziałów, idąc w dół, mamy referaty, chyba 5, 3 sekcje, 2 czy 3 stanowiska i ewenement również, kuriozum, stanowisko do spraw kontroli podległe komendantowi, czyli osobę, która podlega komendantowi, jednocześnie go kontroluje i podległych pracowników. No ale tak się tworzy stanowiska urzędnicze. I to jest wszystko do sprawdzenia. To nie jest demagogia. To nie jest demagogia. Następny temat uzasadniający to. Jeśli straż rzeczywiście jest na ulicach potrzebna, tam powinna być w dniu i w nocy, to po co Straży Miejskiej budynek, potężny budynek po dawnej komendzie miejskiej i powiatowej policji, proszę Państwa. Tak, ten wielki budynek już zajmuje Straż Miejska. Niedługo, za rok, za dwa się obudzili, że następny taki będzie budynek potrzebny. Po co? Co w tym budynku się robi? Do tego budynku, żeby załatwić sprawę, porozmawiać, nawet wejść nie można swobodnie. Siedzi strażnik, tam ma 3-4 piaski, ma jakiś przycisk, drzwi zamknięte są. Przed kim się bronicie, panowie strażnicy? Przed obywatelami Grudziądza? A po co mam taki wielki budynek? To są koszty. To są koszty. Z naszych środków przeznaczane pieniądze. Jako organizatorzy w przypadku likwidacji straży, a taki wniosek składamy, rozwiązania
straży proponujemy, żeby zaoszczędzone środki w wysokości ponad 3 milionów złotych zostały przeznaczone na pokrycie strat szpitala regionalnego w Grudziądzu i część tych kwot na usuwanie barier architektonicznych osób niepełnosprawnych w Grudziądzu. Do nas również w czasie zbierania podpisów zwracały się osoby, które są niepełnosprawne i mówią, nie mogą uzyskać środków na wiele pomocy, na wiele podstawowych zadań. Bo w Grudziądzu zaplanowano na ten cel 40 tysięcy złotych. Ja podaję to, co mnie mówiono na cały rok. Także taka jest tutaj nasza intencja. I jeszcze raz. Również Straż Miejska nie pracuje w niedzielę. Niedawno wprowadzono, że to jest prawdopodobnie z piątku na sobotę, niedzielę, ale mieliśmy inne informacje. I jeszcze jedna sprawa. Już takiego głosu społecznego. Gazeta Pomorska przeprowadziła po ogłoszeniu tej inicjatywy obywatelskiej sondem w Gazecie Pomorskiej. Na 1000 osób, które zagłosowały, 820 osób, mi się Rudolf jak to potwierdzi, po prostu zagłosowało za rozwiązaniem Straży Miejskiej. Czyli 820 osób poprzez internet w Sądzie Gazety Pomorskiej powiedziało, że nie chce Straży Miejskiej. Ja myślę, że to jest wszystko. Nie będę tu przedłużał, także dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo.